W ostatnim odcinku zaczęliśmy rozmawiać, jak ważne jest przepraszać drugą osobę w naszych relacjach. Ale szczególnie w małżeństwie. I skończyliśmy na tym, że słowo przepraszam nie zawsze wystarcza. Gary Chapman nam pokazuje, że oprócz pięć języków miłości jest też pięć języków przeproszenia. Zobaczymy teraz, jak wyglądają te pięć języków przeproszenia. Pierwsze można nazwać Expressing regret, albo wyrażając żal. Kochani, słowo przepraszam może zacząć nasze przeprosiny do drugiej osoby, ale musicie też powiedzieć, za co tą osobę przepraszacie. Słowo przepraszam jest zbyt ogólne. Musicie powiedzieć: przepraszam, że przyszłem do domu dwie godziny później. Wiem, że na mnie czekałaś, abyśmy mogli razem pójść do kina. Widzę, że film już się zaczął pół godziny temu, i teraz na pewno nie chcesz iść. Czuję się źle, że nie przyszedłem na czas i dzisiaj miałem długi dzień w pracy. Sam się winię i czuję się, że zawaliłem sytuację. Albo, jeżeli przez jakąś kłótnię jedna osoba straciła panowanie nad sobą i wypowiedziała jakieś ostre słowa, można wtedy powiedzieć takie coś: Przepraszam, że straciłem panowanie nad sobą i podniosłem swój głos i poniżyłem ciebie przez moje, przez moje słowa. Wiem, że ciebie zraniłem. Ja jako mąż nie powinienem używać takich słów do Ciebie, mojej żony. I wiem, że na pewno boli Cię to, co powiedziałem, i bardzo cię przepraszam za to, że Ciebie w ten sposób skrzywdziłem. Ten język miłosny jest, ten język przeproszenia jest bardzo emocjonalny. Ono chce pokazać drugiej osobie Twój ból emocjonalny, i jak bardzo przeżywasz, że Twoje słowo, słowa czy gesty zraniły tą osobę. Jeżeli to jest język przeproszenia. Osoby, które zraniliśmy, to ta osoba chce widzieć, czy naprawdę wiemy, jak bardzo i głęboko nasze zachowanie ich zraniło. Teraz drugi język przeproszenia możemy nazwać accepting responsibility, albo przyjęcie odpowiedzialności. Ten język przeproszenia zaczyna się ze słowami: Ja nie miałem racji, albo Ja źle zrobiłem. I potem trzeba wytłumaczyć, co było złego w Twoim zachowaniu. Na przykład, ja źle zrobiłem, że nie zaplanowałem swojego czasu dobrze i przyszedłem do domu bardzo późno dzisiaj, kiedy obchodzimy naszą rocznicę ślubu. To jest moja wina, wybacz mi. Albo osoba, która poniżyła drugą osobę w rozmowie, może powiedzieć: Kochanie, tak jak dzisiaj do ciebie krzyczałem i poniżyłem ciebie swoimi słowami, to było straszne. Nie pokazałem ci miłości i skrzywdziłem ciebie. Nie powinienem pokazywać swoich nerwów w taki sposób. To ja przyjmuję odpowiedzialność za swoje złe zachowanie. Bardzo Ciebie przepraszam. Jeżeli drugiej osobie język przeproszenia jest przyjęcie odpowiedzialności, to ta osoba czeka, aby mąż czy żona przyznali się do swojej winy i powiedzieli, że nie mieli racji. Nie wystarcza kochani słowo przepraszam. Trzeci język przeproszenia możemy nazwać. Making restitution. I tak naprawdę nie wiem, jak to się nazywa po polsku, ale ten język chce pokazać drugiej osobie, że chce naprawić sytuację. Na przykład, mąż zapomniał, że miał rocznicę ślubu, i mówi do żony, Kochanie, wiem, że zapomniałem tak ważny dzień w naszym małżeństwie. Nie mogę wrócić do tego, co było, ale daj mi okazję, aby naprawić tą sytuację. Daj mi znać, gdzie chcesz, abym Ciebie zabrał, i pojedziemy jutro na cały dzień. Ja jutro biorę cały dzień wolny, a moja mama zgodziła się, aby pilnować dzieci. I osoba, która rozmawia tym językiem przeproszenia, chce tylko wiedzieć jedno: czy ty mnie jeszcze kochasz? I twoje zachowanie pokazuje brak miłości do drugiej osoby, i ta osoba sobie myśli: jak ty możesz ją czy jego kochać i robić takie rzeczy? Aby przeprosić drugą osobę, to musicie jakoś pokazać, że chcecie naprawić tą sytuację. Czwarty język przeproszenia to się nazywa expressing the desire to change your behavior. Albo wyrażając pragnienie, aby zmienić swoje zachowanie. I to przeproszenie pokazuje drugiej osobie, że masz jakiś plan, aby Twoje złe zachowanie nie powtórzyło się. Żona, która często wybuchała z nerwami w czasie ostrej rozmowy, mówi do męża: Ja nie chcę Ciebie tak traktować. Wiem, że to nie jest dla Ciebie, dla naszego małżeństwa. Dobre. Muszę przestać tak się denerwować i wybuchać. Kochanie, czy możesz mi pomóc? Jak z tym sobie poradzić? Widzicie, jej pragnienie, aby się zmienić, pokazuje mężowi, że naprawdę jego przeprasza. I wtedy razem ustalają jakiś plan, aby ta sytuacja się nie powtórzyła. I ostatni język przeproszenia, to się nazywa requesting forgiveness, albo proszenie o wybaczenie. I w oczach osoby, która rozmawia tym językiem, to prosząc drugą osobę o przebaczenie, przebaczenie jest to, co oni potrzebują, aby zobaczyć, że chcesz być przebaczony ze swojej winy. I jeżeli prosisz o przebaczenie od swojej żony albo męża, to to im pokazuje, że naprawdę żałujesz za to, co zrobiłeś, i chcesz zniszczyć tą barierę, którą, która powstała przez Twoje złe zachowanie. Moi drodzy, przebaczenie w małżeństwie polega na tym, czy szczerze przepraszamy drugą osobę? I kiedy przepraszasz, męża lub żonę, to musicie pokazać, że naprawdę żałujecie, że, to, że tą drugą osobę zraniliście i chcecie naprawić sytuację. Musicie odnaleźć, jakim językiem przeproszenia druga osoba rozmawia, i szczerze umieć ten język wprowadzać w swoim codziennym życiu.